Cześć, witam Was serdecznie w Denku. Jak wiecie, dawno Denka u mnie na kanale nie było, więc znowu mi się tych rzeczy troszeczkę nazbierało, ale tym razem na pewno uda się to zrobić w jednym filmie i nie rozbijać po prostu na dwie części, ponieważ najwięcej uskładało mi się znowu masek, więc może od masek zaczniemy. No i generalnie zacznijmy może dzisiaj od pielęgnacji twarzy. I zacznę od maseczki, którą wszyscy doskonale znają, w zasadzie jedna z masek, które wszyscy doskonale znają, a mianowicie maseczka z koni. Ja tutaj miałam maskę z kwasem hialuronowym i ona miała zadanie nawilżać skórę. Generalnie wszystkie te maski są bardzo fajne, przetestowałam wydaje mi się już wszystkie rodzaje i chyba nie było takiej, która by była taka, wiecie, średnia albo w ogóle się nie sprawdziła. Naprawdę bardzo fajne maski, niedrogie, no bo to maska w płacie, a cena w drogerii Naturze to jest około tam 5 czy 6 zł z haczykiem, zależy, no czasami jeszcze były jakieś promocje, to też jest troszkę taniej. Także te maski w zasadzie wszystkie mogę Wam polecić, bardzo je lubię, podobnie zresztą jak te z Garniera. Świetnie nawilżone są te płaty w ogóle, zresztą tak jak i tamte. Bardzo dobrze się dopasowują do twarzy, są tak pocięte, że akurat do mojego kształtu twarzy, tak wiecie, fajnie wszystko przylega, więc ja pod tym względem też je lubię. Jeśli chodzi o te maski, to ja używam dwóch rodzajów, tej różowej, bo jest do cery wrażliwej i jeszcze taka niebieska nawilżająca, jest chyba jeszcze zielona do cery tłustej mieszanej, jakoś tak, ale ja używam tej różowej i niebieskiej. Obie są świetne. Następna maseczka to jest, to była maseczka z Bielendy, taka przeciwstarzeniowa, Super Power Mezomaska, aktywna maska nawilżająca i ta jest do każdego rodzaju cery, również do cery wrażliwej i do cery suchej. Podobnie jak poprzedniczki, bardzo pięknie nawilżała, też bardzo ten płat taki był silnie nawilżony, także tego serum było dużo, również mogę polecić. Też chyba do zdobycia w każdej drogerii i też kilka złotych. No, takie pojedyncze maseczki w płacie z Bielendy też chyba nie są drogie. Nie pamiętam dokładnie, ile ta kosztowała, no ale nie są to jakieś tam duże kwoty. Także te maski też są bardzo fajne. Dalej, maski, których używam od bardzo dawna i w zasadzie chyba też się przewijają we wszystkich moich denkach, a mianowicie maseczki z Sephory, te w płacie. Teraz jest już jakby nowa edycja, nowa seria, nowa wersja takich masek, ale te też są jeszcze dostępne. I tu miałam akurat dwie. Jedna to była taka przeciwstarzeniowa, a ta druga to była chyba taka energetyzująca. Ta z granatem jest energetyzująca, a ta z orchideą przeciwstarzeniowa. Świetne, no zresztą nie bez powodu je często kupuję, wracam do nich, wiecie, że one się przewijają u mnie i że ich używam, więc to jest chyba najlepsza rekomendacja, tak jak poprzedniczki też bardzo fajne. Kolejna maseczka, która wydaje się niepozorna, a jest naprawdę świetna. Maska z ziai, to już są groszowe sprawy, słuchajcie, maska z ziai do cery suchej, skłonnej do zmarszczek i to jest mleczny kompres kozie mleko. Taka bardzo gęsta, bardzo taka masłowata maska, która pięknie nawilżała skórę. Jeśli macie skórę suchą, jeszcze taką z tendencją do zmarszczek, do przesuszania się jeszcze, a szczególnie teraz, o takiej porze roku, gdzie no często wieją jakieś wiatry, jest zimno i tak dalej, wasza skóra to dotkliwie odczuwa, to jest rzeczywiście taka maska kompres. Świetna maska za tam, nie wiem, parę złotych, bardzo taniutka. Serdecznie Wam polecam i ja też na pewno będę do niej wracać, chociaż ja może nie mam typowo suchej skóry, ja mam raczej skórę mieszaną w stronę suchej. Natomiast u mnie sprawdziła się świetnie, więc myślę, że osoby posiadające typowo swą skórę będą bardzo z niej zadowolone. Bardzo fajna maseczka. Kolejna maska to też maska w płacie z Lomi Lomi. To jest Miłosząb japoński, maska przeciwzmarszczkowa. I akurat jeśli chodzi o te maski, czyli maski z firmy Lomi Lomi, to była to moja pierwsza maseczka. Generalnie jestem zadowolona, bardzo fajnie się sprawdziła. W sumie bardzo podobnie zadziałała do tych masek z koni, tylko jeśli dobrze pamiętam, to ta chyba była troszkę droższa. Chyba coś koło 8 zł, ale wiecie, to tak na oko, tak mi się wydaje. I to kupiłam w Hebe. Następna maseczka również się u mnie bardzo często przewija. W zasadzie maska taki, no, program trzyetapowy z dermiki, też wiele razy Wam go pokazywałam, tu akurat zużyłam ten czerwony, czyli do cery przesuszonej.
Tu w środku, w tym kartoniku, znajdują się takie trzy połączone ze sobą saszetki. W pierwszej mamy peeling korundowy. Jest wyczuwalny, ale nie robi krzywdy skórze wrażliwej. No, jestem tego najlepszym dowodem. Druga saszetka zawiera taki eliksir, który się nakłada po zmyciu peelingu. I jak nam się ten eliksir wchłonie, ewentualnie tam trzeba troszkę go dowycierać, zależy jakie potrzeby ma Wasza skóra, to nakłada się trzeci etap, czyli taką maskę. No i z tą maską też można postąpić dwojako, albo sobie ją po prostu zostawić na twarzy, żeby się wchłonęła na zasadzie takiego kremu, takiego nocnego kompresu. Ewentualnie, jeśli czujecie, że tego jest za dużo, to można zmyć. Też jedna z fajniejszych rzeczy i myślę, że to jest, jeśli chodzi o maseczki i w ogóle pielęgnację twarzy, to jest jedno z moich odkryć 2016. Myślę, że jak będę robić, wiecie, ulubieńców takich rocznych, to chyba to się pojawi. Także to Wam polecam serdecznie, również tak jak maski z koni czy maski z Sephory. Może po tej dermice pokażę Wam coś, co w zasadzie jest dość podobne, a mianowicie taki również trzyetapowy zabieg z Lirene. Też bardzo, bardzo mi się to spodobało. Ja tutaj mam taką czerwoną, ale jest jeszcze niebieska na pewno i nie wiem, czy jeszcze jakaś. Na pewno widziałam niebieską. I to jest terapia liftingująco-rozświetlająca. Ta niebieska jest chyba coś tam nawilżająca. I teraz to wygląda troszeczkę inaczej. Ja zostawiłam te saszetki, żeby Wam pokazać, jak to wygląda w środku. Mamy takie jakby trzy oddzielne saszetki, takie dosyć duże. I teraz tak, ten pierwszy krok to też był peeling, ale nie korundowy jak w wypadku dermiki, tylko to był peeling enzymatyczny, po prostu taki zupełnie niewyczuwalny. Nakładało się to na twarz, trzymało się, nie pamiętam ile tam, 10 minut, do 10 minut, trzeba było zmyć. Także jeśli macie taką naprawdę super, super, bardzo wrażliwą, nadreaktywną skórę i nawet delikatnego peelingu nie chcecie stosować, to enzymatyczny jest jak najbardziej wskazany i ten peeling myślę, że się u Was sprawdzi. Więc pierwszy krok to był peeling enzymatyczny, drugi krok to była taka maseczka rozświetlająca, dobrze mówię? Tak, maska rozświetlająca i to było przecudowne. To miało taką konsystencję jak taka świeżo bita śmietana. Takie to było bardzo puchate, bardzo przyjemne po nałożeniu na twarz. W ogóle wszystkie te trzy kroki pięknie pachną. Bardzo przyjemne po nałożeniu na twarz i to również się nosiło tam jakiś czas. Zaczekajcie, jeszcze zerknę sobie tu. Tak, do 10 minut i po 10 się tę bitą śmietanę z twarzy zdejmowało. Także po tych dwóch krokach już skóra była taka świetnie oczyszczona, zrelaksowana, potem była pięknie nawilżona i rzeczywiście taka jakby rozjaśniona, no nie wiem, czy rozjaśniona to dobre słowo, ale taka ożywiona, o może tak. I to był drugi krok. I ten trzeci krok, to się nazywało reduktor zmarszczek, tak, liftingujący skórę reduktor zmarszczek, czyli jakby taka trzecia maska, powiedzmy. Tę maskę, ona była bardzo, bardzo gęsta, w zasadzie miała taką konsystencję, wiecie, jak... są jak masło do ciała, takie naprawdę, naprawdę gęste i to zostawia się już do wchłonięcia, no chyba, że ktoś nie lubi takiego efektu, to wiadomo, że tam sobie można wacikiem zmyć, czy jak lubicie. Natomiast warto zostawić do wchłonięcia i przecudne efekty daje ten zabieg. Bardzo fajna rzecz, tę niebieską wersję też na pewno przetestuję, także jeśli macie skórę bardzo wrażliwą, to i nie możecie na przykład tej dermiki stosować, a chcielibyście taki domowy, taki wiecie, zabieg jakiś kosmetyczny sobie zrobić, to polecam to. Naprawdę świetna rzecz, tak jak mówię, na pewno przetestuję też niebieską i na pewno do tego wrócę, również bardzo mi się podoba, podoba mi się na tym samym poziomie co dermika. O, tu mi się jeszcze gdzieś, wiecie, zapodziała maseczka jedna z tych z Sephory, taka w płacie. Nie pokazałam jej, bo gdzieś mi się tam od tamtych odłączyła. Ta różowa z kolei była taka wygładzająca i nawilżająca i ona była z kwiatem lotosu. Tak samo jak poprzednie, bardzo fajna. W zasadzie te maski z Sephory też chyba wszystkie przetestowałam. No może tych takich oczyszczających do cer tłustych i mieszanych, tych nie. Tam jest, bo jakby nie mój typ cery. Natomiast wszystkie pozostałe jak najbardziej tak. I ostatnia maseczka do pielęgnacji twarzy to maska z Holiki z wyciągiem z pereł. Ja ją kupiłam w drogerii Naturze. Chyba ona wtedy kosztowała coś około 11 zł. I w zasadzie muszę Wam powiedzieć, że no ona by miała tak regenerować, nawilżać, wzmacniać skórę. Na pewno nawilżała. Moim zdaniem to jest maska na tym samym poziomie, co maseczki z koni. Czyli no bardzo fajna, ale no nie wiem, nic tam takiego szczególnego. Mimo, że to Holika i dwa razy droższe niż koni.
To wydaje mi się, że to dokładnie ten sam poziom, jeśli chodzi o to, w jaki sposób ona oddziaływała na skórę. O, to tyle. To były maski do twarzy. Zostało mi jeszcze kilka maseczek takich specjalistycznych typu, wiecie, pod oczy i na okolice ust. Tutaj mam saszetkę. Po takich płatkach pod oczy, one są pakowane w takie tekturowe pudełeczko i jest tam ich kilka, chyba 10 jest tych zestawów. Maska, znaczy płatki z Rival de Loup. No i muszę Wam powiedzieć, że szału to nie zrobiło. Raczej nie polecam, bo one drogie nie były, bo to tam kilka złotych te płatki, ale nie wiem, to lepiej sobie kupić kawę jakąś dobrą w mieście i wypić, a nie kupować tych płatków, więc tego Wam raczej nie polecam. To nie robiło po prostu nic. Natomiast zdecydowanie Wam polecam płatki z Perfekty. To były płatki z retinolem i witaminą E. Hydrożelowe płatki pod oczy, intensywnie wygładzające, i to dla typu, znaczy dla typu cery, dla cery 45+, więc taki dla cery dojrzałej. Natomiast, no wiecie, to jest tak, że cera jakby nie ma metryki. Może ktoś mieć 30 lat i mieć na przykład, nie wiem, zniszczoną, przesuszoną skórę ze zmarszczkami, a może ktoś mieć zdecydowanie więcej i takich zmarszczek nie mieć, więc to kwestia tego, jakie potrzeby ma Wasza skóra. Jeśli chcecie sobie zrobić, wiecie, taki kompres i troszeczkę ją tam odżywić, troszkę tak zenergetyzować, to super te płatki. Tak samo jeśli macie już jakieś tam pierwsze zmarszczki, to myślę, że z jakimiś takimi delikatnymi, kurzymi łapkami ona sobie poradzi. Bardzo pięknie na takie zmęczone oczy właśnie działa. Jeśli tutaj Wam się tworzy, jak jesteście zmęczeni, jeśli tu Wam się tworzy taka siateczka, to bardzo ładnie to tak wygładza skórę, także te płatki z Perfekty super i te polecić mogę. Tutaj bardzo fajna maseczka, taka nie tylko pod oczy, ale w ogóle na okolice wokół oczu. Bardzo fajnie wyglądała. Ja zrobiłam chyba jej zdjęcie i nawet na Instagram wrzuciłam. Dokładnie wygląda tak, jak tutaj pani na obrazku, czyli mamy taką jakby maskę, taką jak karnawałowa maska z takimi kropeczkami. Maska naprawdę fajna, bardzo ładnie nawilżała te okolice tu wokół oczu. Czy tam coś dodatkowego robiła? No nie wiem. Tu jest napisane, że maseczka wygładzająco pojędrniająca. Ja nie zauważyłam takiego działania. Naprawdę bardzo fajnie nawilżała i to było czuć na skórze. Natomiast czy ona coś tam wygładzała, to chyba raczej nie powiedziałabym. Ale ja na pewno sobie do niej wrócę. Tak zresztą jak na przykład, o, do takich płatków z Effectimy, do których też bardzo często wracam. Także bardzo ładnie nawilżała i tak jak mówię, nie tylko tutaj pod oczyma, tylko zdecydowanie większy obszar, więc naprawdę fajnie działa. Mam tutaj również płatki też z Effectimy. Ja również do nich często wracam. One, wiecie, nie robią jakichś cudów pod oczyma i jeśli ktoś ma jakieś silne zmarszczki, to nie sądzę, żeby te płatki to jakoś wygładziły. Tu jest jeszcze napisane, że one niby mają rozjaśniać cienie i sińce pod oczyma, wygładzają zmarszczki pod oczyma i tak dalej. No nie wiem, moim zdaniem, przynajmniej dla mnie, one działają tak w sposób nawilżająco i ja tego od nich oczekuję i właśnie dlatego je kupuję, no bo fajnie mi tutaj ten obszar nawilżają. Natomiast sińców się dzięki nim nie pozbyłam, dalej je mam. I jeśli chodzi o jakieś takie dni, kiedy jestem właśnie bardziej przemęczona i tutaj mi się ta siateczka pojawia, to też tego raczej nie wygładzają. Wtedy lepsze są właśnie te maski, płatki z Perfekty. Skończyły mi się również takie zestawy takich maseczek z Glam Glow pod oczy. W zasadzie ja je stosowałam na okolice wokół oczu. W tym pudełku znajdowało się 12 takich zestawów. To były takie miseczki. W każdym zestawie były dwie miseczki. I w każdej z tych malutkich miseczek mieściła się taka maseczka z ziarenkami. Ona wyglądała trochę jak takie nieładne błotko. I była gęsta, miała taką troszkę żelową konsystencję. Tak jak mówię, takie małe ziarenka się w niej znajdowały. Każdy z tych podwójnych zestawów był no niby na raz, bo jedna miseczka na jedno oko, znaczy pod jedno oko i druga miseczka pod drugie. Natomiast wbrew pozorom, w każdej tej miseczce było tej maski dosyć dużo. W takim sensie, że zawartość maski w jednej miseczce starczała Wam na, wiecie, na obszary wokół obu oczu, więc tak naprawdę starczyło mi to na dwa razy dłużej niż przewidział producent. Ponieważ jest to Glam Glow, to do kupienia w Sephorze i w Douglasie. Cena coś chyba koło 200, ale nie przerażajcie się, bo to jest warte tej ceny. Jeśli poszukujecie dobrej maski, która Wam nawilży, odżywi i zregeneruje ten obszar pod oczyma, to jest strzał w dziesiątkę. Tak jak mówię, tutaj było 12 tych zestawów, czyli teoretycznie powinno mi to starczyć na 12 razy, ale starczyło mi na 24.
Co więcej, chciałam Wam powiedzieć, że producent tutaj poleca, że trzeba tę maseczkę robić 2-3 razy na tydzień. Robiłam ją, wiem, co drugi tydzień może. Także miałam to bardzo, bardzo długo, naprawdę na długo mi to starczyło. I generalnie może jak będzie jakaś promocja, to ja bardzo, bardzo chciałabym sobie zakupić jeszcze jedno takie pudełko, bo tak jak Wam mówię, starcza to naprawdę na bardzo długo, a rezultaty są świetne. Aha, nie niweluje cieni pod oczyma, to tu muszę Wam powiedzieć, tylko działa to raczej tak regenerująco, nawilżająco, przeciwzmarszczkowo. Także droga rzecz. Ale warta swej ceny i naprawdę super. I ostatnia rzecz, jeśli chodzi o maseczki, to maski na okolice ust z Effectimy. No i bardzo podobnie jak te płatki pod oczy. Słuchajcie, tu niby jest napisane tak: wygładzenie skóry, korekcja zmarszczek oraz zapobieganie powstawaniu nowych, poprawa wyglądu skóry wokół ust. No i tamże hydrożelowa maska na okolice ust, zawiera złoto, kwas hialuronowy, proteiny soi. No i to jeszcze bardzo dużo różnych dobroci. Nie sądzę, żeby ona jakieś tam zmarszczki wokół ust mi, wiecie, rozprasowała. Nie zauważyłam takiego działania. Natomiast podobnie właśnie jak te płatki pod oczy, kupuję te maseczki dlatego, bo bardzo fajnie po prostu nawilżają skórę. I to tyle. Tego od nich oczekuję i pod tym względem naprawdę bardzo fajnie się sprawdzają. Ok, to wszystko jeśli chodzi o maski. No i może jak jesteśmy przy pielęgnacji twarzy, to ciągniemy ten temat. I może teraz płyny do demakijażu. Skończyło mi się ich tutaj trzy, w zasadzie dwa i taka miniatura. Ja mam tak, że w jednym czasie używam zazwyczaj dwóch płynów micelarnych. Robię tak dlatego, ponieważ jedne stosuję tylko do demakijażu, natomiast drugie stosuję do takiej porannej pielęgnacji, do przemywania takiego dokładnego twarzy. Dlatego, że ja rano nie myję buzi żelem z wodą, tylko po prostu bardzo dokładnie oczyszczam płynem micelarnym i wtedy już stosuję płyn micelarny taki, wiecie, dedykowany celom wrażliwym, naczynkowym. I może od tego właśnie płynu micelarnego zaczniemy. To jest już moje któreś opakowanie, doskonale znam ten płyn micelarny, świetnie się sprawdza, niedrogi. Płyn z Taupy, nazywa się Dermoface Rozacal, łagodny płyn micelarny do mycia twarzy i oczu. I tak jak mówię, właśnie stosowałam go do porannej pielęgnacji, do przemywania twarzy, nie zmywałam nim makijażu, natomiast makijaż zmywałam drugim płynem micelarnym, czyli taki z garniera, płyn micelarny z olejkiem. No myślę, że doskonale znana wszystkim rzecz. Bardzo fajny. Muszę Wam powiedzieć, że jak się do niego tak przyzwyczaiłam, to nawet nie przeszkadzał mi ten taki tłusty film trochę wokół oczu. Wiecie, ja nie lubię, jak się zrobi demakijaż i czuję coś takiego tłustego tutaj, to no, niekomfortowe jest dla mnie to uczucie. Ale jakoś tam, wiecie, zużyłam go nawet do demakijażu oczu. Też czasami go używałam. No i generalnie świetnie się sprawdził. Poza tym ma całkiem taką, wiecie, słuszną pojemność, bo to jest 400 ml, więc też na dosyć długo starcza. Jak najbardziej rzecz godna polecenia. Również to, szczególnie dla cer wrażliwych, podkreślam. Naprawdę Taupa bardzo fajne rzeczy robi. I mam jeszcze jedną miniaturkę. Wiecie, nawet nie pamiętam za bardzo skąd ją mam. Czy wydaje mi się, że ona była w jakimś shiny boxie, ale nie jestem pewna zupełnie. W każdym razie miniatura płynu micelarnego z Alverne i to się nazywa woda micelarna, jest hipoalergiczna do oczyszczania i demakijażu twarzy, oczu i ust do każdego rodzaju skóry, szczególnie dla wrażliwej i naczynkowej. I ja tej wody, czy też tego płynu micelarnego używałam dokładnie na tej samej zasadzie jak tego Taupy, czyli do porannej pielęgnacji, do przemywania twarzy rano. Nie zmywałam tym makijażu, do demakijażu służyło mi to. No, jeśli chodzi o płyny micelarne, dalej jesteśmy przy pielęgnacji twarzy. No i tu mam dwa opakowania po tonikach i jeden lotion. Może zacznę od tego lotionu, bo to jest specyficzna sprawa. Ja takich gęstszych toników, tak to nazwijmy, czyli no lotionów, używam do porannej pielęgnacji na zasadzie właśnie toniku. Tylko że no lotiony mają to do siebie, że są zdecydowanie gęstsze. Mają troszkę może, o tutaj może jeszcze będzie widać, widzicie? To jest coś takiego. Mają formułę troszkę takiego mleka, tylko są rzadkie, czyli coś jakby skrzyżować mleczko i tonik. O, coś takiego. Na zasadzie toniku po przemyciu twarzy wodą micelarną nakładałam sobie to, tylko nie na wacik, tylko już troszeczkę na dłoni, bezpośrednio dłonią wklepywałam w twarz i właściwie nie wiem, czym mówię w czasie przeszłym. Właściwie nakładam sobie serum i potem dopiero nakładam krem. I tak wygląda moja poranna pielęgnacja, czyli to był lotion do porannej pielęgnacji. Swoją drogą mogę Wam polecić. Bardzo fajna rzecz. Dość intensywnie pachnie, muszę Wam o tym powiedzieć. To pachniało tak kwiatowo.
kwiatowo, ale nie w taki rażący sposób, wiecie, nie taki przerysowany, tylko tak dość delikatnie, przyjemny jest ten zapach. No, Sephora, czyli do kupienia w Sephorze, to chyba kosztuje coś około tam 50 zł, 40 paru. Nie pamiętam, na dosyć długo starcza. Pojemność to jest tu około 200 czy dwu, tak, 200 ml, ale no, tak jak mówię, bierze się tego troszeczkę na rękę, no bo to jest rzadkie i wsmarowuje w skórę, także naprawdę na dosyć długo starcza. Bardzo ładnie nawilża skórę i przygotowuje potem do nałożenia serum czy kremu. Ja na pewno sobie do tego wrócę, tylko wykończę lotion, który mam obecnie. No i dalej mamy te toniki, o których wspominałam. Oba bardzo fajne, przy czym. Tutaj mamy, może tak po kolei. Tutaj mamy tonik z Bielendy, Super Power Mezotonik, aktywny tonik odmładzający do cery dojrzałej. Silne odmłodzenie, redukcja zmarszczek, rewitalizacja komórek skóry. Nie wiem, czy on miał takie właściwości. Na pewno fajnie nawilżał. Po umyciu twarzy, wiecie, jak się przemyło wacikiem nasączonym tym tonikiem, no to buzia była taka fajna, wygładzona, taka milutka, wiecie, nic nam się tam nie ciągnęło, także. Po prostu fajnie się sprawdził jako tonik, natomiast nie zauważam, żeby on miał tam jakieś, wiecie, takie dodatkowe super właściwości. Po prostu fajny, zwykły tonik. O, ten zdecydowanie lepszy. Świetny tonik dla cer suchych, dla cer naczynkowych, ewentualnie nawet takich cer, u których pojawia się już tonik różowaty. On zawiera niesamowite dobroci. No przede wszystkim jest to seria taka z oliwą, z oliwek. Aha, a w ogóle to są greckie kosmetyki z tej serii. To jest dostępne cała seria w Drogerii Naturze, być może w Hebe też, ale tego nie wiem. Nie ma ich w Rossmanie. Seria nazywa się Olivolio. I wszystkie kosmetyki z tej serii zawierają właśnie oliwę z oliwek, ale akurat ten tonik dodatkowo jeszcze ma, zaraz Wam powiem tak szybciutko, co on tutaj zawiera. Między innymi tak, no ten wyciąg z oliwek, proszkowany aloes, rumianek, wodę różaną, witaminę E, prowitaminę B5 i jeszcze tam parę innych rzeczy, także słuchajcie, dla wrażliwców to jest super. Jeśli chodzi o działanie, to on świetnie się sprawdzał w momencie, kiedy na przykład po zmyciu makijażu okazało się, że wiecie, pod wpływem wiatru, jakiejś tam takiej nieprzyjemnej, chłodnej pogody, miałam tak zwanego motyla, czyli tak czerwony nos, czerwone policzki, to po nałożeniu tego toniku troszeczkę to się tak łagodziło, znaczy przestawało się tak bardzo czerwienić, więc naprawdę bardzo fajnie się spisuje, ale ma jedną wadę i o tym muszę Wam powiedzieć, to znaczy no, wiecie, w mojej ocenie to jest wada, bo to jest no kwestia gustu, chodzi mi o zapach, on nie pachnie oliwką ani niczym, co by się mogło kojarzyć z oliwkami, a ja myślałam, że tak będzie pachniał, tylko pachnie tak kwiatowo, ale nie tak ładnie, delikatnie, tylko jest to raczej taki bardzo intensywny, taki nachalny, drażniący zapach, więc jeśli Wam coś takiego nie przeszkadza, a macie cerę wrażliwą, szukacie dobrego toniku, to serdecznie polecam. Jeśli Wam przeszkadza, no to pociecha tylko taka, że po nałożeniu oczywiście ten zapach się ulatniał, ale samo to, ten moment, jak się otwiera butelkę, to tak silnie pachnie, że tutaj już nic nie ma, a jak ja to otwieram, to po prostu to czuję, więc no, ten zapach jest naprawdę silny, aż tak w nosie wierci. To jedyny minus, ale działanie super, także generalnie mogę polecić. O, kończyło mi się jedno serum. I od razu w sumie też mogę Wam polecić. To jest serum z Yves Rocher, takie z serii Elixir 7.9. I to jest serum mające na celu takie intensyfikowanie procesów wspomagających odmłodzenie skóry. Nie wiem, czy ja to jasno powiedziałam, ale chodzi o takie ogólne odmłodzenie, polepszenie stanu naszej skóry. O. No i muszę Wam powiedzieć, że serum bardzo fajne. Sprawdziło się świetnie, pięknie się wchłaniało. Ja używałam go na noc. Zobaczcie, ono ma taką pipetkę. Tak. Bardzo ładnie pachnie, tak roślinnie, świeżutko zielono, tak bym powiedziała. Ten zapach jest delikatny, bardzo ładnie się wchłania. Tak jak mówię, ja używałam tego serum do pielęgnacji wieczornej, natomiast do porannej też można. Bardzo fajnie się wchłania. Makijaż na nim też można robić. Można nałożyć też krem i dopiero robić makijaż. Jedno drugiemu nie przeszkadza, bo pięknie się wchłania i pięknie tak wygładza buzię i bardzo ładnie odżywia. Nie wiem, jakie ono tutaj ma składniki, bo jeszcze było w takim, wiecie, pudełeczku. Ja to pudełeczko dawno temu już wyrzuciłam, ale serum jest świetne i tak jak wspominałam, godne polecenia. Skończyły mi się również dwa kremy, no i tutaj akurat tak się złożyło, że oba są dedykowane cerom wrażliwym. Pierwszy z nich to krem, który się u mnie chyba dość często pojawia, po prostu Lirena Dermoprogram, cera naczynkowa.
I to jest krem na dzień, ma SPF 20, ma jego, znaczy ma, jego zadaniem jest wzmacnianie naczynek. On miał zielony kolor, ja chyba nie będę mogła Wam to pokazać, no bo tu już nic nie ma. On jest taki dosyć gęsty i ten kolor jest taki zielonkawy, coś jak Basa z AA, o, to jest ten typ koloru. Natomiast oczywiście po nałożeniu na twarz, po rozsmarowaniu, tego koloru nie widać, czyli nie mamy zielonej buzi, tylko się to wszystko ładnie wchłania, ale mimo tego, że koloru nie widać, no to tak jak w wypadku działania bazy. Po nałożeniu na twarz to jest jakby taki pierwszy krok, taki maskujący nam zaczerwienienia, powiększone naczynka. Czyli dla cer takich wrażliwych, zaognionych, zaczerwienionych jak najbardziej polecam. I no, niewątpliwym plusem tego kremu jest też to, że jest ogólnodostępny i niedrogi. Ceny nie pamiętam, ale to ja wiem, no 20 parę złotych, no i w każdej drogerii na pewno można go kupić. Także bardzo fajny krem. I równie fajny krem, ale zdecydowanie droższy, no i troszkę może trudniej dostępny, chyba że gdzieś przez stronę, bo krem z Clinique to jest krem, który nazywa się Dramatically Different Moisturizing Cream, czyli coś, co powinno nam dobrze cerę nawilżyć, i właśnie to robiło. Ale ja w nim widzę jeszcze jeden ogromny plus. Tak jak kolor tego kremu z Lirene był zielony, tak kolor tego był taki intensywnie żółty, co również wpływało na to. Nie, no nie ma tu, nie będę Wam mogła pokazać, ale uwierzcie mi, był żółty. No i to również wpływało na to, że te naczynka nam się, wiecie, wstępnie zaczynały maskować. Poza tym naprawdę przepięknie nawilżał. Był taki, jak taki łagodzący kompres. O, coś takiego. Także bardzo fajna rzecz i do tego na pewno też wrócę. Zresztą, tak jak w wypadku tego, to też nie jest moje pierwsze opakowanie, przy czym tych kremów chyba zużyłam już więcej. No się rzeczy, no ten jest tańszy, tak, taki łatwiej dostępny. Ale oba bardzo fajne i dla wrażliwców, dla posiadaczy cer naczynkowych jak najbardziej polecam. I to tyle, jeśli chodzi o pielęgnację twarzy. Tak patrzę, czy nic mi się tutaj nie zapodziało na biurku. Nie, już zostało mi kilka rzeczy takich do rąk, do ciała. No to może przejdziemy do kremów do rąk, bo skończyły mi się trzy. I może tak ogólnie, wszystkie trzy bardzo fajne, tylko jakby każdy z nich miał troszeczkę inny charakter. Pierwszy z nich to jeden z tych malutkich kremików z Body Shopu. Ja tutaj miałam krem z ekstraktem z mango. Pachniał przecudnie, tak apetycznie, że po prostu chciało się go zjeść. Ja uwielbiam zapach mango, smak mango, w ogóle wszystko, co jest z mango, maseczki z mango. Ten zapach po prostu mi się podoba bardzo. Więc sam zapach kremu był przecudny. Poza tym, jak to te kremiki, no świetnie nawilżał i dla mnie on ma jeszcze jeden plus. To jest bardzo fajny krem, taki do wrzucenia do torebki gdzieś tam na wyjście. Wiecie, że nie musicie wielkiej butli dźwigać, tylko coś takiego. A dla mnie to jest ważne, dlatego że ja mam bardzo suchą skórę na dłoniach i po umyciu rąk ja po prostu muszę je posmarować kremem, więc to jest dla mnie wybawienie. On może nie jest tani, bo coś 20 parę złotych chyba kosztuje w cenie takiej regularnej, ale jak to z The Body Shop albo Bath & Body Works, ja te kosmetyki zawsze kupuję albo podczas jakichś wyprzedaży, albo w promocjach. No i tutaj też chyba mam cenę taką albo wyprzedażową, albo promocyjną, nie wiem, no taką jakąś, wiecie, zniżkową, i on w tej cenie kosztuje 19 złotych. No może jak na taki mały kremik 19 zł, no to nie jest mało, ale tak jak mówię, dla mnie on ma takie walory same praktyczne, no i po prostu uwielbiam też te kremiki za to, jak się fajnie wchłaniają, jak nawilżają, no i te zapachy. Więc no, bardzo lubię, jeśli o mnie chodzi, to mogę polecić. I kolejne dwa kremy, również bardzo fajne, zdecydowanie tańsze, to pierwszy z nich, krem z Evre. Chyba do kupienia w każdej drogerii. Odżywczy krem do rąk, do bardzo suchej i wrażliwej skóry. Krem, kompres, przecudny, w zasadzie mogę tu same ochy i achy. Bardzo fajne, jeśli macie naprawdę przesuszoną skórę i na przykład zdarza Wam się, o, zdarza Wam się coś takiego, że jak pracujecie, robicie coś w domu, albo nawet przemarzną Wam trochę ręce i ta skóra aż zaczyna Wam tutaj, wiecie, pękać między palcami, jest taka przesuszona, aż biała, to jest naprawdę ratunek dla takich dłoni. Przecudny krem, niedrogi, no tak jak mówię, do kupienia chyba w każdej drogerii. I drugi krem, też niedrogi, powiedziałabym nawet tani, do kupienia w Avonie, czyli można sobie z katalogu zamówić. To jest po prostu seria Curls. Tutaj mam wersję z masłem kakaowym i to był chyba odżywczy, dobrze ja Wam mówię, regenerujący odżywczy krem do rąk. Też się świetnie spisywał, bardzo ładnie pachniał, też tak apetycznie. W zasadzie ma podobne działanie do tego, ale mimo wszystko chyba na takie bardzo, bardzo przesuszone dłonie to bardziej chyba polecałabym ten. Ten chyba taki trochę łagodniejszy i też troszeczkę miał inną konsystencję. Troszkę był rzadszy, taki bardziej, wiecie, maziasty,
Ten troszkę gęstszy, taki bardziej zawiesisty, o. Ale generalnie oba bardzo fajne. I pielęgnacja ciała. Mam dwa balsamy. Pierwszy z nich to coś, co się też u mnie często pojawia, bo albo żel, albo balsamy. Tutaj mam balsam, znaczy miałam balsam z Bath & Body Works. Balsam się nazywał Dark Kiss i słuchajcie, to jest taki zapach obłędny, taki owocowo-sandałowo-drzewny. Nie wiem, czy wam to dobrze opisałam, ale chodzi o to, że to jest taki orientalny zapach, taki dosyć intensywny, ciężki, z taką owocową, świeżutką nutką. No przecudny jest, po prostu uwielbiam ten zapach. Mnie się wiele zapachów z Bath & Body Works podoba, ale do tego, konkretnie do tego, na pewno jeszcze będę wracać. Tak jak wspominałam, w wypadku kosmetyków z The Body Shop, Bath & Body Works, kupuję je na wyprzedażach, ewentualnie w promocjach, bo po prostu moim zdaniem one jak na takie kosmetyki do pielęgnacji ciała po prostu są nieco za drogie. W cenie promocyjnej są do przeżycia, bo chyba kosztują coś koło 29 zł, w sensie i balsam tyle kosztuje i żel pod prysznic. Dokładnie te pojemności, dokładnie te opakowania. Tak mi się wydaje, że chyba około 29 zł. No, to chyba tyle. Jeśli chodzi o te kosmetyki z Bath & Body Works, czyli na przykład balsamy czy żele, moim zdaniem też są fajne, warte uwagi. Ja je mogę polecić. Tak jak wiecie, ja do nich wracam. Po prostu bardzo je lubię. Dalej mam coś, co mnie absolutnie zachwyciło. To jest, słuchajcie, to był. Co ja dzisiaj z tym jest? To był balsam do ciała z firmy Ecoa Nature and Spa. Balsam chyba dostałam albo w Shiny Boxie, albo w Pretty Boxie, no w którymś z tych dwóch. Muszę wam powiedzieć, że jestem nim zachwycona. Ten balsam nazywał się konkretnie cytrusowe czy cytrynowe. Cytrusowe orzeźwienie. Wygląda to tak, takie płaskie, dosyć duże pudełko. I mogę o nim powiedzieć tyle tylko, że naprawdę był świetny. Skończył mi się dosyć szybko. Nie wiem, ile go tutaj jest, dlatego że nie mogę znaleźć żadnej informacji odnośnie gramatury, ale przepiękny, znaczy przepiękny, przecudnie działający kosmetyk. Pięknie pachniał, bardzo pięknie nawilżał skórę. Na pewno sprawdziłby się fajnie u osób, które mają suchą skórę. Problem chyba tylko z dostępnością. Co do ceny, nie mam pojęcia, nie pamiętam, bo zawsze wiecie, w Shiny Boxie przychodzi ta karteczka taka, który produkt ile kosztuje tam w regularnej cenie, więc no ja nie pamiętam, jaka tam cena była podana. Nie wiem, jak z dostępnością w drogeriach stacjonarnych. No na pewno nie ma w Drogerii Naturze, na pewno nie ma w Rossmanie. Nie wiem, jak w Hebe, nie pamiętam, czy są te kosmetyki z Ecoa. Natomiast no, jeśli jesteście zainteresowani takimi kosmetykami, to oczywiście na stronie internetowej można sobie zamówić. Życzyłabym sobie, żeby wszystkie zwykłe, takie dostępne w drogeriach balsamy tak działały na ciało jak to. Przepięknie nawilżał, jeszcze raz wam to muszę powiedzieć. Bardzo ładnie odżywiał, tak wygładzał skórę i przepięknie pachniał. Więc naprawdę bardzo fajna rzecz. I ostatni kosmetyki, to mnie, słuchajcie, trochę zdziwiło. Zaraz wam powiem, co mnie zdziwiło. Żel pod prysznic z Isany, no tam żadne wielkie mecyje, tak? Skończył się żel pod prysznic. Ja te żele kupuję z dwóch powodów. Po pierwsze są tanie, a po drugie bardzo ładnie pachną. Natomiast jakichś tam rewelacyjnych właściwości u nich nie dostrzegłam. Ale co wam muszę powiedzieć? Miałam tutaj jeszcze chyba ze dwa opakowanie po żelach, też z Isany, tylko po prostu to były jakieś inne tam edycje zapachowe i nie bardzo wiem, gdzie one są. Ale wszystkie mają dokładnie te same właściwości, przynajmniej dla mnie. Ładnie pachną, no umyć się nimi można, tak, bo skóry raczej też nie przesuszają. I tak jak mówię, najważniejsza cecha tych żeli pod prysznic to jest to, że są naprawdę tanie, a jest ich ile? 250? Nie, 300, nawet 300 ml. Także ja do nich wracam, kupuję je sobie co jakiś czas, tylko wiecie, jak się pojawią jakieś tam nowe edycje zapachowe, to właśnie sobie, wiecie, kupuję tak, żeby przetestować, no bo te zapachy są takie ładne, oryginalne, intensywne, po prostu je bardzo lubię. Okej, to całe moje jedynko. Mam nadzieję, że wam się denko podobało. Piszcie koniecznie, co mieliście i co się u was sprawdziło. Ewentualnie, no jeśli macie jakieś pytania, to też oczywiście poproszę w komentarzach. No i to tyle w dzisiejszym filmie. Widzimy się w kolejnym. Na razie, cześć!